Kolejny, 10. przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w powiecie dębickim. Jest to mężczyzna z gminy Pilsno, który wrócił z zagranicy. Ostatni potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa z powiatu dębickiego to 10. przypadek w tym powiecie. Jest to mężczyzna w sile wieku, który jest obecnie hospitalizowany. Poprzednie 9 przypadków potwierdzonych to osoby, które już wyzdrowiały. Starosta powiatu dębickiego apeluje o dalsze zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami wracającymi z zagranicy. Działania wszystkie nasze, wspólne rządu przede wszystkim, ale też i samorządów, no i wszystkich mieszkańców spowodowały, że ona się oczywiście w taki sposób nie rozprzestrzeniła jak w innych krajach. No ale to pokazuje ten przypadek, zresztą przypadek przywieziony z zagranicy. Pokazuje, że no, musimy uważać, bo nic się nie zmienia. Musimy ograniczać kontakty, oczywiście odmrażanie gospodarki, ale to przy zachowaniu wszystkich epidemiologicznych obostrzeń. Sytuacja epidemiczna w województwie podkarpackim poprawia się. Przez kilka dni nie było żadnych nowych zachorowań w naszym regionie, a spora liczba osób wyzdrowiała. Teraz zdarzają się tylko pojedyncze przypadki. Ogółem badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 378 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 319 osób wyzdrowiało, odnotowano 35 zgonów.